Wy z jakiej szkoły jesteście? Z Kiri, 4 liceum. I dlaczego tutaj pojawiliście się przed Urzędem Miasta? No bo nie uznajemy tej decyzji, jaka ma zapaść. Czyli połączenie Kiri z gimnazjum i przeniesienie nas do Słowaka. Czy myślicie, że to może wpłynąć na decyzję pana prezydenta Marka Kopla, właśnie taka pikieta przed Urzędem Miasta? No mam nadzieję, że tak. No. Za tym uczniowie raczej by się na to nie zgodzili. Będzie jeszcze chyba, jak nie ta pikieta, to na pewno będzie następna. Co wpłynęło na to, że postanowiliście wesprzeć uczniów Batorego właśnie w tej pikiecie? Ponieważ oni mają też długą tradycję, tak jak my, i zależy nam na tym, bo te szkoły są jednak dużymi szkołami w całym Śląsku znane. Tak. Dlaczego tutaj państwo się dzisiaj pojawili przed Urzędem Miasta, i nawet uczniowie i nauczyciele? Czy nie zgadzamy się z propozycją urzędników miasta na temat łączenia dwóch szkół? Szkoły te od 30 roku są niezależnymi szkołami. My, że są obok, natomiast propozycja prezydenta jest taka, że łatwiej by mu było współpracować z dyrektorami jednej i drugiej szkoły, po prostu połączyć te dwie szkoły. A jakie są państwa argumenty właśnie, żeby do połączenia nie doszło? Pierwszy podstawowy argument jest taki, że to nie jest fabryka, jeżeli chodzi o oszczędności, załóżmy, jeżeli jakiekolwiek miało być, po prostu tu wychowują i uczymy dzieciaków. Patrząc, że to są dwie szkoły, które mają, obie te szkoły mają dobre wyniki, jeden z lepszych w Chorzowie, i połączenie dwóch szkół spowoduje, że po prostu powstaje kompleks mający kilkuset dzieciaków, prawie 1000 dzieciaków, a wiadomo, że takie kompleksy po prostu produkują takie coś jak patologie. W mediach jest wielokrotnie przedstawiane, że wiele szkół, gdzie były łączone, obniżony jest poziom nauczania, jak i efektywność wychowania. Mówi się także, że skutkiem tego połączenia będzie utrata tej swoistej atmosfery i w Batorym, i w gimnazjum. Znaczy, obie szkoły mają specyficzny klimat, więc połączenie tego po prostu spowoduje, że ten klimat będzie po prostu zaburzony. Czy pan myśli, że prezydent może się zmienić zdanie właśnie po tej pikiecie? Nie wiem, to już prezydent zdecyduje. Dziękuję. Nie ma podłoża ekonomicznego żadnego. Uwaga, telewizja nas prosiła o drobną przysługę. Urząd Miasta nam przyznał, że czemu nie chcemy połączenia szkół. Nie jest to po podłożu ekonomicznym, tylko dobra, organizacyjnym. No wiadomo, że no, spada czemu nie chcemy połączenia szkół. Szkoła, tym gorsza kontrola. Po pierwsze, mniejsze szkoła możliwości nie jest 61 lat. Wychowania 61 lat była osobną szkołą. Czemu czyli w zasadzie pan Kopel nie ma racjonalnych argumentów na to, aby do połączenia doszło. No, pan Kopel, jego cała organizacja tam zarządzająca już wiele razy się skompromitował, więc to jest kolejny raz, który się kompromituje. No. Właśnie, to już chyba trzecia próba połączenia tych obu szkół. Czy tym razem się uda? No, mamy nadzieję, że nie. Czy właśnie ta pikieta może jakoś prezydenta przekonać do tego, aby jednak wziął pod uwagę głos i nauczycieli, i uczniów 3 Eloi Gimnazjum nr 7. Mam nadzieję, chociaż z doświadczenia wiem, że pan Kopel nie reaguje nigdy na takie pikiety. Przykładem może być nawet sprzedaż części Park Kultury no, pod budownictwo mieszkaniowe. Czy tu się uda? No, mam nadzieję, że się uda. Czy was do tego, aby zorganizować dzisiaj tą akcję protestacyjną? Ach, ja powiem tak. Ktoś kiedyś 3 lata temu zadbał o to, żebyśmy mogli chodzić do takiego Batorego, jakiego chodzimy teraz. My po prostu nie robimy nic innego, tylko spłacamy dług wdzięczności. Walczymy o to, żeby nasza szkoła została taką, jaką jest. Jakie są wasze argumenty za, żeby do tego połączenia nie doszło? No więc, przede wszystkim argumentem podstawowym jest 100% niezgoda społeczeństwa. Ja nie mówię teraz za siebie, ale w momencie, gdy nauczyciele, dyrekcja się nie zgadza z tym, to znaczy, że musi coś w tym być. Ale teraz może przytoczę bardziej merytoryczne argumenty. Otóż, zaczynając od tych bardziej prozaicznych, czyli takich, że po prostu gimnazjaliści i licealiści mają inne wzorce, no i przenikanie się ich na pewno nie doprowadzi do niczego dobrego, nie? W dalszym efekcie, ogólnie rzecz biorąc, już na przykład posłużę się teraz tutaj statystykami gimnazjum, czy to było wtedy liceum numer 1 chyba w Świętochłowicach, Kochanowski. Przed połączeniem była to szkoła ciesząca się wielką renomą w Świętochłowicach, z bardzo dużym poziomem. W momencie, gdy została połączona z gimnazjum, poziom ten spadł. My ogólnie rzecz biorąc, chciałbym zaznaczyć, że szkoła to jest nasze całe życie. To jest to, co my robimy na co dzień. To jest naprawdę, szkoła odgrywa wielką rolę w naszym życiu. I my po prostu boimy się i nie chcemy tego połączenia. Czy to znaczy, że nie wierzycie prezydentowi, który powiedział, że jeżeli Rada Pedagogiczna się zgodzi, to drzwi pomiędzy obiema szkołami po prostu pozostaną zamknięte? No tak, prezydent tak mówił, tylko że ja pytam, że co, w takim razie w Ligoniu też tak miało być i w Kochanowskim też chyba, nie wiem. W każdym razie ja nie znam żadnego zespołu szkół, który by był oddzielony murem albo drzwiami.
Ja myślę, że może, rzeczywiście, przez rok by się to utrzymało. Gimnazja liczy na swoim terytorium, licea liczy na swoim. Ale potem potrzeba chwili sprawiłaby, że to wszystko by się wymieszało i nasza walka poszłaby na nic. Co jeżeli dzisiaj prezydent Kopeń i Rada Miasta zdecydują, że jednak do połączenia szkół dojdzie, do utworzenia akademickiego zespołu szkół? Ja przede wszystkim liczę na to, że nie podejmą takiej decyzji. Ale gdyby rzeczywiście tak było, ja przynajmniej powiem przewodniu, powiedz Batoremu, że tu leżymy wierni jego prawom. I zgodzę się, trudno, byliśmy słabsi, ale wiem na pewno, że są ludzie, którzy będą walczyć dalej. A czy spodziewaliście się takiej liczby uczniów tutaj pod urzędem miasta, czy miało być więcej, czy mniej? Znaczy, mniej więcej takiej ilości się spodziewaliśmy, z tym, że jest jeszcze początek, zaczynają się dopiero obrady, więc na pewno dużo jeszcze osób dołączy. Macie jakieś transparenty też tam? Na sesji? Pikietę przed urzędem miasta, czy w związku z tym, z tymi hasami protestacyjnymi pan zmieni zdanie? W sprawie połączenia szkół, utworzenia akademickiego zespołu szkół, czy dalej jest tak samo? Ja wielokrotnie powtarzam, że nie łączymy szkół. Jest to tylko taki nieformalny zapis w ustawie. Tak naprawdę zmieniamy formę zarządzania dwoma szkołami, które dalej pozostają szkołami samodzielnymi, szkołami, które mają swoje statuty, swoje rady pedagogiczne, swoje rady rodziców, samorząd uczniowski swój. Zmienia się tylko forma zarządzania tymi szkołami. I ja myślę, że tego młodzież nie do końca chyba rozumie. No, mam wrażenie, że błąd została wprowadzona, czytając te hasła, które z którymi tutaj przyszła. Ale być może na sesji no, dowie się młodzież, że jak się ktoś zapisał do liceum, to dalej skończy liceum, że jak we wrześniu przyjdą do swojej szkoły, to nawet nie zauważą żadnej zmiany, bo tak jak mówię, zmienia się tylko forma zarządzania. Jest jeden dyrektor, a nie dwóch. I to tyle. Czy skąd według pana zdaniem może wynikać właśnie ta obawa tego konkretnego połączenia? Było spotkanie w szkole z panem i pan próbował mi wytłumaczyć, o co głównie chodzi, a jednak pikiety. Znaczy młodzież jest uśmiechnięta i ja myślę, że młodzież działa tak żywiołowo, natomiast jakaś obawa, taka prawdziwa obawa, to jest może po stronie jakiejś grupy nauczycieli, która jest przyzwyczajona do jakiejś formy pracy, ma swojego szefa. Obawia się może, że jak będzie jeden szef, to będzie inaczej rozdzierał, nie wiem, nadgodziny, może inaczej potraktuje nowy szef nauczyciela. I ja myślę, że to bardziej nauczyciele się obawiają tej zmiany. Niektórzy, też grupa. Natomiast młodzież, no jak może zamiast na lekcjach być pod urzędem, może demonstrować, no to jest naturalna, rozumiem, odpowiedź młodzieży na taką propozycję. Też bym poszedł pod urząd, jakbym na ich miejscu. Jaki jest główny argument za utworzeniem akademickiego zespołu szkół? Za jest prosty, to jest normalne. Jak są dwie szkoły w jednym budynku, to tworzy się wtedy zespół szkół, czyli jeden dyrektor zarządza całą nieruchomością, całym wszystkim, co jest związane z majątkiem i zarządza oboma szkołami. Uchwała została podjęta.